Cześć, witam Was serdecznie. Powstał taki temat, konkretnie dostałem pytanie gdzieś tam na maila, ktoś chciał sobie kupić karabin 308 Winchester do polowania. No i teraz tak, szanowni koledzy mi powiedzieli kilka dobrych rad, czyli po pierwsze było tak, chciał kupić automat, zastanawiał się, czy między automatem a repetierem nie będzie spadku prędkości, energii, pocisku. Czyli ta energia nie zostanie zużyta na przeładowanie broni w takim stopniu, że będzie miał dużo, dużo, dużo słabszy po prostu kinetycznie pocisk przez to, że będzie strzelał z broni automatycznej. Oczywiście tak. Z jednej strony trudno mieć pretensje do myśliwych, że powtarzają jakieś takie kacapoły totalne, bo jeżeli ktoś dostaje uprawnienia po trzech jednodniowych treningach z bronią, to trudno tutaj jakby mieć do niego pretensje, to jest jakiś błąd raczej systemowy. Natomiast z drugiej strony każdy w miarę dorosły człowiek potrafi czytać, więc gdyby ktoś chciał się douczyć, zamiast powtarzać jakieś bzdury, no to by się douczył. No i teraz ktoś tak powiedział, dobra, to nie chodzi o całe środowisko. Natomiast tutaj historia była tak złożona, że ktoś przywołał przykład w sposób taki dosyć ciekawy, czyli odnosząc się do naboju 30.06 i 308 Winchester, bo to jest ta stała taka walka między tam zwolennikami jednego i drugiego naboju w tym właśnie środowisku wspomnianym. Oczywiście 30.06 uchodzi za potężny nabój, który jest jedyny słuszny, a 308 uchodzi za babski, dlatego że nie ma odrzutu, jakby to miało komuś dodać chwały, że nie trafił, ale za to go kopnęło, nie? Natomiast ktoś trafił, ale bez odrzutu, więc to jest takie coś w tym stylu. No i teraz tak, są elaboracje 30.06, które są słabsze od niektórych elaboracji 308. Więc nie wiem, w czym tutaj jest problem, jaki straszny, ale porównanie polegało na tym, że ktoś powiedział tak. Jak sobie załadujesz 30.06 do automatu, to energia spadnie tak, że będziesz miał praktycznie 308. No i teraz nie wiadomo do końca, o co chodzi. W każdym razie mit polega na tym, że zużywając część energii, gazów prochowych na przeładowanie broni, po prostu stracimy jej tyle, że będzie to zauważalna różnica. Żeby to pokazać, jak to będzie wyglądało, czy faktycznie tak jest, czy nie, wykorzystamy pewien austriacki zestaw. Zaczniemy od Steyra AUG. To jest główny tutaj jakby cel całego eksperymentu, dlatego że on ma regulator gazowy trzypołożeniowy, który pozwala w jednym położeniu odciąć całkowicie wypływ gazów na komorę gazową w celu przeładowania broni i tak dalej. Czyli robimy z niego w sumie taki, można powiedzieć, dwutaktowy albo nawet jednotaktowy karabinek. Wystarczy odciągnąć do tyłu suwadło i będzie wtedy bronią nieautomatyczną, totalnie będzie go trzeba przeładowywać. Standardowe położenie, czyli środkowe, to jest podanie małej ilości gazów, takiej standardowej bym powiedział, ilości gazów na tłok, czyli w warunkach normalnych tak się strzela. Trzecie położenie to jest podanie większej ilości gazów na tłok. To jest po to, żeby w warunkach jakiejś ekstremalnej zimy, albo zabrudzenia broni, albo jakiejś dziadowskiej amunicji, albo czegoś takiego, albo wszystkiego naraz, broń dalej strzelała w trybie automatycznym, obojętnie czy to będzie samoczynny, samopowtarzalny czy jakiś. Po prostu, żeby nie trzeba było jej przeładowywać ręcznie. Sprawdzimy wszystkie trzy położenia regulatora gazowego, natomiast najbardziej interesuje nas różnica między właśnie odcięciem gazów i położeniem normalnym, czyli czy faktycznie z jakiegoś tam potężnego naboju, jedynego słusznego, zrobi nam się nabój babski, czy też po prostu będzie to bez większego znaczenia. Strzelimy sobie z wykorzystaniem labradaru, czyli łapiemy pocisk na jakimś tam odcinku, dostajemy średnią prędkość początkową dla całej grupy po 10 strzałów we wszystkich konfiguracjach i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Mamy strzeloną grupę na ustawieniu standardowym. Zaraz go przestawiamy na 0, czyli w trybie broni nieautomatycznej. Zobaczymy, co tam się wydarzy i na prędkościach, i na tarczy. Tłok spoko, ale lufa ciepła. Dobra, jest położenie GR, czyli gramat. Mamy to. Przełączymy się teraz w tryb podawania większej ilości gazów niż poprzednio na tłok. I następną tarczę ostrzelamy też dychą, zmierzymy to, zobaczymy. Teraz to już będą takie straty energii, chłopie. Przez tą większą dziurę. Nie wiem, czy do tarczy doleci. Dobra. Dobra, ok. Będzie z 9 strzałów grupa. Jeden strzał nam uciekł gdzieś, po prostu radar go zgubił na torze lotu. Nie ma sensu dostrzeliwać, bo i tak wynik jest dosyć oczywisty. Natomiast jeśli chodzi o myśliwych i teorie na temat strzelania z karabinu, czy to będzie automat, czy to będzie repetier, wynik wyszedł taki. Dla grupy na standardowym ustawieniu uzyskaliśmy średnio 929 metrów na sekundę. Dla grupy strzelanej na zamkniętym węźle gazowym uzyskaliśmy 930 metrów na sekundę, czyli metr na sekundę różnicy. Przepaść. Jedna tysięczna, jeśli chodzi o porównanie takie w odniesieniu jednej prędkości do drugiej. Jedna tysięczna różnicy, czyli 0,1%. Jeżeli komuś to naprawdę w czymś przeszkodzi, w czymś pomoże, przeliczyliśmy to w międzyczasie na energię kinetyczną pocisku. Różnice gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu po przecinku dopiero się pojawiają, także jeżeli ktoś naprawdę uważa, że strzelając z automatu po prostu utraci tam połowę energii, to niech się rozpędzi i znajdzie ścianę. Jeśli chodzi o wynik przy węźle gazowym nastawionym na podawanie trochę większej ilości gazów na tłok, tam były strzały o niższej prędkości, najprawdopodobniej wina amunicji, dlatego że to były strzały wyrwane, że tak powiem, z kontekstu grupy, troszeczkę o widocznie niższej prędkości. Więc spodziewam się, że to amunicja.
wątpię, żeby samo po prostu tutaj ściąganie tych gazów prochowych na tłok w troszkę większej ilości dało aż takie odbicie, jeśli chodzi o prędkość początkową. No i kwestia tego też, że zgubiliśmy tam jeden strzał, po prostu radar go nie wyśledził. Wiadomo, że gdybyśmy wystrzelali na każdym ustawieniu 1000 strzałów, to mielibyśmy takie bardziej miarodajne wyniki. Tutaj niestety trzeba też robić analizę błędów, a nie tylko samych wyników. Według mnie tutaj akurat zaniżone troszeczkę prędkości są przypadkowe. Także generalnie, jeżeli ktoś się przejmuje, czy automat zje mu tą energię, nie zje mu, więc możecie strzelać z broni automatycznej, polując na przykład, co niekoniecznie jest jakimś tam potrzebnym rozwiązaniem dla wszystkich, ale jeżeli ktoś myśli nad tym i uważa, że tak, to pod tym kątem przynajmniej nie musi się martwić.